druga edycja wywołana poniekąd pandemią. Nie chcieliśmy powodować gromadzenia się ludzi w jednym miejscu. W związku z tym rynek mamy piękny, duży, więc każdy może sobie przyjść, zrobić zdjęcie z balonem, ale ta akcja nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tej akcji na rynku. Można sobie przy tych balonach, z tymi balonami zrobić zdjęcie i wysłać nam, ale można też sobie niezależnie od tego, co się dzieje na rynku, zrobić zdjęcie z ukochaną osobą albo wyznać miłość naszemu miastu. Dlatego, że hasłem zakochaj się w TG, zakochaj się w Tarnowskich Górach, możemy nazywać miłość, która dzieje się w Tarnowskich Górach lub miłość do Tarnowskich Gór, a dobrze wiemy, że na 60 tysięcy mieszkańców nasze miasto kocha co najmniej 50. Jeżeli dostaniemy fajne zdjęcie lub fajne uzasadnienie, dlaczego ktoś kocha Tarnowskie Góry lub może Tarnogórzankę albo Tarnogórzanina, no to będzie mógł liczyć na nagrody, wśród których są między innymi zbiory opowiadań Tarnowskie Góry romantycznie, bo o Tarnowskich Górach się mówi, o Tarnowskich Górach się pisze i już piąty tom wydany nie przez Urząd Miejski, tylko w Zakochanych w Tarnowskich Górach Tarnogórzan ujrzał światło dzienne 2 tygodnie temu, tym razem pod hasłem romantycznie.